Zapraszam na film z serii Remont mieszkania od dewelopera. Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym dniu na robocie. Zobaczcie, jaki u mnie postęp prac już. Fronty są pomontowane. Ostatnio pomontowałem jeszcze klameczki. Fajnie się otwiera. Zawiasy są jeszcze do regulacji. Na razie są tylko tak pootwierane. Co chciałem powiedzieć, a propos montażu tych szafek, tych uchwytów. Bo na początku, jak widzicie, jak dostaje się front, no to nie ma tutaj z tej strony wywierconego otworu na klamkę, jest tylko z tej strony. No i trzeba ją, ten otwór po prostu przewiercić, ale to nie jest taka prosta sprawa, bo jak zacznie się wiercić po prostu z tej strony w ten sposób, to ten kawałek wyprze. Dlatego trzeba wziąć taki kawałek, przyłożyć w miejscu kręcenia i widzicie, i wtedy nic tutaj nie odbija. Nawet nie chcę teraz próbować, żeby Wam pokazywać, bo bym tylko uszczerbił kawałek tego frontu, a uchwyt mi nie przykryje tego. Dlatego dobrze jest w ten sposób sobie porobić. I tak samo z każdej strony robię. Tu w tych szafkach jedyne, co można by się czepnąć, to że te uchwyty są na środku. Bo fajnie by było, gdyby były po boku, żeby one się otwierały, a są na środku. No, tak zrobili takie szafki. Wydaje mi się, że jakby były gdzieś pod bokiem, to by fajnie to się otwierało i by wiadomo było, w którą stronę się otwiera. Tutaj na tej nie ma miejsca na uchwyt, no i prawdopodobnie w tej szafce pod piekarnikiem nie będzie uchwytu. Dobra, dorobię jeszcze tutaj i zamontuję uchwyty. Uchwycik, wkręt. Teraz tak do tych tę folię trzeba zerwać delikatnie, bo jak ona zostanie pod uchwytem, to potem się jej nie zerwie. Dlatego tu u góry tylko kawałkami zrywałem tam, gdzie są uchwyty. Tutaj już delikatnie dokręcam. Nie używam wkrętarki. Prosta sprawa, tak robię ze wszystkimi. I dalszą częścią, dalszą rzeczą, którą będę robił, będzie zamocowanie tej oto listwy. Tutaj jeszcze pójdzie jedna taka półka, ją zamówiłem, a tamten kawałek będę musiał zamówić front, taki lakierowany, i go tam tu przyciąć kawałek, tu przyciąć, złączyć i taką zaślepkę zrobić, tylko właśnie wszystko na tą wysokość, czyli będą się na tą odległość, tak żeby to się zlicowało, i będzie jeszcze wentylacja w tym. Także będzie wyglądało, jakby wentylacja była w szafce. Tutaj wyszło fajnie, bo klamka mi nie uderza o sufit. A ta listwa, która jest tutaj, muszę ją zamontować. Tak, żeby ona była tak samo zlicowana. Nie chcę, żeby się cofała, nie chcę, żeby za jakieś mocno wystawała. Chcę, żeby była zlicowana. Mówię, na półkach tutaj, na tych frontach można jeszcze jakąś regulację zrobić. A jak już mam możliwość w tym momencie ustawienia, no to chyba dobrze. Dobra, tutaj na tych zaślepkach, na tym boku, to taką manianę odwalam, No ale lepiej, żeby to jakoś wychodziło. Przyciąłem sobie już tą deseczkę i chcę, żeby ona nie chowała się tak jako te, żeby nie była tam w głębi, o tak na równo, tylko ona ma być tutaj. Więc dlatego przyczepiłem sobie te dwa kawałki. Te kawałki mi zostały, więc je wykorzystałem. Nie mam większej listwy, żeby władować. Jakbym miał całą listwę, to bym tam całą listwę władował, ale niestety mam tylko taki kawałek, a on idzie naprzód. On już jest tutaj docięty i będzie dochodził w ten sposób. O, najlepiej to, żeby tego rogu w ogóle nie było widać, tylko on, żeby był tutaj jeszcze cofnięty bliżej, ale nie chcę też, żeby mi o szafkę ocierało. Także i tak nie będzie źle, i tak nie będzie źle. O, i on jest już tutaj przycięty. I teraz tak, co zrobić, żeby go tu zamontować do tych kawałków? Nie chcę, żeby było widać jakiekolwiek otwory, więc sprytne takie mam guziczki i do tego jeszcze jest wiertło. To jest na kołki drewniane. Najpierw tu zamontuję. Mogłem to wcześniej zrobić. Ale... I u góry tak samo. Trochę się brudzi. Ale trudno. Dobra, i teraz biorę te dwa kawałeczki, wkładam je tu w środek, te znaczniki. O, i teraz delikatnie muszę listwę przyłożyć. I jak jest listwa w odpowiednim miejscu, to trochę ją przesunę do środka. Dociskam. Tutaj dziurkę zrobiłem na pewno. Tu dziurka jest. Tu dziurki nie widzę. Taki materiał, że się wszystko znika. Ale to nic, poprawimy. Jeszcze raz, delikatnie. Tu dziureczka jest na pewno. I teraz tu. O! I też weszło. I teraz, żebym jej nie zgubił. O, jest. I ona jest pod moim palcem. Jedna jest tu, a druga jest tu. Dobra. I biorę to samo wiertło, tylko że tym razem ten ogranicznik, no nie będę zmieniał, ale żeby się nie przywiercić na wylot. Dobra, można by było tu klej wcisnąć, ale na razie tylko, zrobię tylko na wcisk. Dwa kołeczki. I tak mocno wchodzą. powinny wejść. Dobra, i tak przygotowane. Przygotowaną listewkę mogę wcisnąć w te otwory. Nie uciekaj mi. To muszę przykręcić teraz na równo. O, tu jak będzie ząbek delikatny, to się nic nie stanie. Znaczy, no w sumie najlepiej, żeby nie było. Szpachelka. Mam nadzieję, że teraz front wejdzie. Teraz się okaże, że nie wejdzie. Z problemami, ale wlazło. No i teraz regulacja. Ale po całości odstaje, a już ciężko mi dokręcić dalej. Aha. I zobaczcie, źle wyszło? Kurde. Zarąbiście. Jeszcze tu od spodu tylko deseczkę muszę przyczepić.